14 dni ma komisarz wyborczy na wygaszenie mandatu zmarłego radnego Zdzisława Koncewicza. Jego miejsce w Suwalskiej Radzie Miejskiej zgodnie z przepisami wyborczymi zostanie zajęte przez przedstawiciela tego samego ugrupowania, czyli reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości. Osobą uprawnioną do objęcia mandatu jest Jarosław Kowalewski. Od 1991 roku zawodowy żołnierz, obecnie w randze podpułkownika. W 2016 roku został powołany na stanowisko wojskowego komendanta uzupełnień w Suwałkach i funkcję tę sprawuje do dzisiaj. Z zamiłowania historyk i jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych, ale też wielu uczelni cywilnych: Uniwersytetu Warszawskiego, UKSW, Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania i innych. Jest również absolwentem MBA. Obok służby wojskowej realizował się jako nauczyciel, konsultant filmowy, a także prowadził własną działalność gospodarczą. Wciąż jest wykładowcą akademickim. Ma 52 lata, żonaty, jest ojcem trójki dzieci. Jak nieoficjalnie udało się nam ustalić, Jarosław Kowalewski przyjmie mandat radnego. Może to nastąpić podczas październikowej sesji Rady Miejskiej.